Wysoki Cesarsko-Królewski Trybunale Wojenny. Spełniając swój zaszczytny obowiązek wobec ojczyzny, starałem się nazwać po imieniu zbrodnicze czyny tych zdrajców i nikczemników. Scharakteryzowałem ich podłe sylwetki pozbawione elementarnych cech ludzkich i żołnierskich. Przywołałem tu, przed wasze sprawiedliwe oczy, karny, lojalny szereg wiarygodnych świadków ich łajdactw i niewysłowionej niewdzięczności. Niewdzięczności wobec ich najświętszej matki armii! Pora więc na wnioski. W imieniu honoru cesarsko-królewskiej armii domagam się dla oskarżonych jedynego możliwego wymiaru kary. Kary śmierci. Cisza! Panie generale, ważna wiadomość. Rozprawa zostaje odroczona. Następny termin rozprawy zostanie podany za godzinę. I co się stało, panie generale? Wzywają nas na nadzwyczajną naradę w komendzie powiatowej. Panowie, jest nieźle. Panowla, żeby się widzieli, jak frajna bryka z kosza na cerwater. Tu wczoraj ze 300 sztuk nawiało. Mówią, że cesarza brukował. A ktoś z Wiednia przyniósł wiadomość, że cesarz zwariował. No. Uwaga, szef, popatrzcie, kurza noga, co się tam dzieje. Panowie, trzeba wiać. Skipszamy. Ale na dole drzwi zatarasowane. No, wyfruniemy tędy. Juśku! Dobra! Trzymaj linę. Ja idę pierwszy. Kania! Uważaj! To nie dla mnie. Hej! Wy to zawsze jesteście wygodni! Rozkazuję natychmiast złożyć broń. Jeżeli nie posłacie rozkazu, będziemy strzelać. Haber, co ci jest? Haber. Rykoszet. To rykoszet z pistoletu tego Szwaba. Moryc, nie umieraj, bo cię zabiję.
Moryc. Żyje. Żyje! Chciałem tylko sprawdzić, czy umiem grać poważne role.